się Barbara Jędrzejczyk i zgłosiłam właśnie taki projekt Wieńczym Oddycham, to widzę, informującą o zanieczyszczeniu powietrza. Moim pomysłem jest to, żeby ta tablica została zamieszczona na tym oto budynku, ponieważ jest to miejsce, które codziennie odwiedzają, tudzież mijają tysiące mieszkańców. Problem zanieczyszczenia powietrza jest już coraz bardziej problemem znanym i są świadomi, zwłaszcza warszawiacy, że zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w Warszawie, jest naprawdę spore, ale nie wszyscy mają dostęp na przykład do aplikacji, nie wszyscy wiedzą też dokładnie, jak odczytywać te pomiary, dlatego na tej tablicy odczyt byłby właściwie to, co by się na niej pokazywało, byłoby bardzo takie spójne i w prosty sposób przekazywało informacje, to znaczy byłyby po prostu określenia aktualnego stanu powietrza poprzez przymiotniki stan dobry, bardzo dobry, zadowalający, zły i bardzo zły. Takie tablice już powstały w innych miastach, między innymi w Krakowie i w Warszawie również na Pedo Południe prawdopodobnie zostanie również zrealizowany ten projekt, bo w zeszłym roku przeszedł pozytywnie zarówno weryfikację, jak i został wybrany w głosowaniu przez mieszkańców. Dla kogo, tak jak już powiedziałam, głównie dla osób starszych, które nie korzystają z aplikacji, nie korzystają z internetu albo korzystają, ale niekoniecznie codziennie to sprawdzają, ale też dla wszystkich innych, którzy nie są zainteresowani aż tak bardzo tym tematem. Ja na przykład jestem bardzo nim zainteresowana, więc posiadam jej aplikację i sprawdzam różne mapy, ale wiem, że to nie jest coś, co każdemu spędza sens powiek i nie każdy się tym aż tak bardzo interesuje. Koszt. Koszt to jest 55 tysięcy złotych, 40 tysięcy kosztuje sama tablica LED-owa, a 10 tysięcy oprogramowanie, ponieważ te dane, które będą tam pokazywane, musimy skądś pozyskać. Tutaj w pobliżu znajduje się stacja pomiarowa przy Szpitalu Górnowskim, więc można również właśnie dzięki tej stacji korzystać z danych, ale również działa już Warszawski Indeks Powietrza, więc to byłoby oczywiście jakoś skorelowane. No i 5 tysięcy to jest koszt tak, w ogóle funkcjonowania tej tablicy przez cały rok. Tu jest pytanie, w momencie. Witam, jestem członkiem budżetu partycypacyjnego i mam takie zapytanie, czy zamiast ogólnikowe stwierdzenia typu jakość powietrza słaba, wyśmienita, czy nie lepiej byłoby to, co jest, widziałem na was na oczy, na wyświetlaczach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, czy to w Lublinie, czy w Katowicach, a był podany wartość, na przykład załóżmy, nie wiem, stężenia dwutlenku węgla, czy tam tlenku azotu i określenie, ile to jest wykorzystane procentowo normy tej granicznej. Czyli na przykład przekroczone jest na przykład, nie wiem, wykorzystanie jest na przykład, nie wiem, 700%, ale to znaczy, że przekroczone 7-krotnie. Jak jest wykorzystane na poziomie 10%, no to też to obrazuje. Ja na przykład będąc w postępie dosłownie dwóch dni między Lublinem a Katowicami, no to zobaczyłem ten kontrast i to określenie takie umowne, że jest rewelacja albo słabo, to nie przemawia, tak jak właśnie na przykład wskazanie wprost. 7-krotne, 12-krotne, czy na przykład tylko 3-krotne przekroczenie normy? Dobrze, dziękuję za to pytanie. Chciałam wcześniej odpowiedzieć, bo ten projekt zakłada również to oznaczenie, to znaczy zarówno procentowe normy, jak i wartości oraz prostsze określenie dla osób, które nie są zainteresowane, bo też również są osoby, które nie są zainteresowane tymi wartościami, a teraz większość aplikacji pokazuje głównie te wartości. I często ludzie nie wiedzą nawet, jak to odczytywać, więc po prostu chcieliśmy uzupełnić ten projekt również o taką prostszą jakąś analizę. Bardzo fajny pomysł. Odkąd zainstalowałem sobie aplikację mierzącą, sprawdzam codziennie w zasadzie. I to jest to, co mogę wyrazić jeszcze oprócz tego, no bo wiemy teraz, będąc tutaj na widoku tablicy, widzimy, że na ten sposób zanieczyszczenia jest zły. Natomiast jeśli można było te dane przerzucić jeszcze na stronę naszego urzędu miasta, o ile zapraszam na mieszkańca serwisu, to najczęściej korzysta z internetu po prostu. Tam ma
że w tym momencie nie wychodzę z domu, ale za godzinę uwierzę ci się, bo był bardzo zły, tak? Wiem, że on za 2 godziny spadnie i mogę wejść. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i sądzę, że nie byłby jakiś duży problem, aby również to się pojawiało, wszystkie te dane na stronie internetowej urzędu. Sądzę, że tak, że to jest bardzo dobry pomysł. Jeszcze uwagi do wydziału. Znowu Wydział Ochrony Środowiska. My w wyniku tej wstępnej, szczegółowej weryfikacji, weryfikacja jest pozytywna. Natomiast no, wnioskujemy o rozważenie takiej możliwości, bo to jednak jest no, kosztowny projekt. W związku z tym no, mamy ten pasek nad drzwiami, gdzie wyświetlane są różne informacje. Wnioskujemy o rozważenie takiej opcji, którą można byłoby właściwie albo bezkosztowo, albo bardzo niskokosztowo zrealizować. Właśnie wyświetlanie informacji.